Rozpoczynamy nabór do programu Działaj Lokalnie 10-2017. Co to jest program Działaj Lokalnie? Jest to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany od 2000 roku przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Ośrodek Działaj Lokalnie przy Fundacji Fundusz Lokalny SMK wdrażany jest od 2012 roku w ramach własnego programu Lokalne Inicjatywy. Kto może wziąć udział w konkursie? Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, np. fundacje czy stowarzyszenia, grupy nieformalne, w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa. Wniosek mogą złożyć również grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. inicjatywa Działaj Lokalnie. Gminy objęte konkursem to Gorzyce, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, Grębów, Zaleszany, Zaklików, Radomyśl nad Sanem, Pysznica i Bojanów. Jakie projekty można realizować? W 10. edycji programu Działaj Lokalnie wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych lub poprawie jakości życia. Przykłady inicjatyw, które otrzymały w ubiegłych latach dofinansowanie, to odbudowa figurki, warsztaty tańca, nauka języka obcego, Nordic Walking, zdrowy styl życia, warsztaty z rękodzieła czy wybudowanie placu zabaw. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 6000 zł. Czas trwania projektu to minimum 3, a maksimum 6 miesięcy. Wniosek należy składać poprzez generator online. Działaj Lokalnie to również spotkania informacyjne dla planujących inicjatywy, doradztwo, np. rozwój organizacji, wyjazd szkoleniowy dla liderów inicjatyw oraz wspólne świętowanie na gali lokalnej inicjatywy. Nie zwlekaj. Zobacz, co chciałbyś zmienić w swojej miejscowości. Porozmawiaj z sąsiadem, sołtysem czy księdzem i zacznijcie działać lokalnie. Więcej informacji na www.fundacjasmk.pl.